Czas na dziękczynienie Bogu i ludziom za owoce ziemi i pracę rąk ludzkich. Szanowny panie starosto, przedstawiciele Stowarzyszenia Wisłoczanie, w imieniu wszystkich rolników z całego powiatu mieleckiego, w imieniu stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, w imieniu całej społeczności lokalnej, składamy na twoje ręce ten chleb, symbol ciężkiej i mozolnej pracy. Przyjmij go od nas godnie, szanuj i dziel równo pomiędzy wszystkich. Tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla takie wartości jak przywiązanie do ziemi polskiej, szacunek do przyrody i wolę kultywowania zwyczajów ojców. Cieszę się ogromnie, że ten wspaniały dożynkowy zwyczaj pielęgnowany jest również od lat w powiecie mieleckim. Dzisiaj z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych rolnikach. Przed momentem odbierałem pachnący chleb upieczony z tegorocznego ziarna. W tym miejscu chcę w imieniu całej powiatowej społeczności powiedzieć obecnym tutaj rolnikom: dziękujemy. Dziękujemy za piękne i misternie wykonane wieńce dożynkowe, które są dowodem, że ziarna na chleb, nowy chleb i nowy zasiew nam nie zabraknie. Nie zabraknie także nadziei i wiary na przyszłość. Drodzy rolnicy, za dary waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim świętem waszego trudu. Korzystamy na co dzień wszyscy. Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję, by okazać podziękowanie za wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie w waszą... Stworzę, odczytam list z upoważnienia pana prezydenta, który nie mógł przybyć na dzisiejsze dożynki. Zwraca się do państwa z listem. Się, że w powiecie mieleckim żniwa dobiegły końca. Mimo upałów, suszy, mieleccy rolnicy sumiennie wykonywali swoje powinności wobec ojczystej ziemi. Za ten wytrwały trud oraz za jego owoce pragnę państwu wyrazić szacunek i wdzięczność. Szanowni wszystkim rolnikom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności, realizacji życiowych planów, zamierzeń i na co dzień ludzkiej rzeczywistości. Szczęść Boże! Warszawa, 23 sierpnia 2015 roku, z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Silna Polska, silny kraj, silna ojczyzna to silne rolnictwo, silna gałąź, jaką jest właśnie rolnictwo, która stanowi najważniejszą, w moim przekonaniu, jedną z najważniejszych gałęzi rozwoju naszego kraju. I tam w Parlamencie Europejskim robimy wszystko, żeby o interes polskiego rolnika walczyć, o interes polskiego rolnika zabiegać. Wielkie nasze dobra narodowe, ziemia, lasy, rzeki, to wszystko dla nas jest ważne. I nie ma żadnej osoby, żadnej, która by chciała to zmienić. To jest wspólne dobro narodowe. Rolnicy, szanowni goście, ja chciałem w dwóch zdaniach podziękować Państwu, podziękować rolnikom za trud Waszej pracy, wyrazić szacunek dla tych wszystkich osób, którzy obsiewają polskie pola. Drodzy rolnicy, życzę Wam tej wytrwałości. Życzę Wam, ażeby ta praca, którą wykonujecie, przynosiła Wam satysfakcję, ażebyście zawsze byli z tego, co robicie, zadowoleni. Pozwólcie, że w imieniu własnym burmistrzów i wójtów powiatu mieleckiego podziękuję rolnikom za ich trud, a gospodarzom za zaproszenie na uroczystości dożynkowe. W dniu powiatowego święta plonu z wdzięcznością chylę przed Wami czoło, dziękując za chleb codzienny i wszystkie produkty ofiarowane nam wszystkim. Dożynki, dożynki, wieńce dożynkowe zebraliśmy, plony będą chlebki nowe. Witamy Was wszystkich tutaj zgromadzonych i wszystkich od biura rolników strudzonych. Oparte na nowe wyzwania chcemy świętować do białego rana. Wieniec dziś niesiemy ze zboża plecionych, kolorowe kwiaty pięknie przyzdobione. Niedzielne popołudnie, gracja wita wszystkich cudnie. Wszystkich wita i zaprasza, rozśpiewana grupa nasza. Ty z małe gospodarstwo, rowy jest wszędzie, gdzie trzeba pomagać gotowym. Stara się jak może, we wsi prężnie działa, za to mu jest wdzięczna wioska nasza cała. Głośno zaśpiewamy, gdyż po tym goły basta. Witamy Was radością. Otwierdź się wrota, niesiemy Wam konia ze szczego złota. Niesiemy Wam konia ze szczego złota. Żuchów narodowy, piękna okolica, bo tutaj do nas przyjedzie, wielce się zachwyca. Co roku ta nasza gmina pięknieje, pięknieje. Że tak będzie po wsze czasy, to mamy nadzieję. Owej roli z udzielek.